Jak się jeździ? Jak się lata? Dobrze. Bardzo dobrze? Bardzo. Szybko jeździsz? Szybko. Po lesie też? Też. Z Romanem. I co wtedy? Spontaniczny Roman. No co? Samochód poobdzierany, tak, no, plastyki urwane, to tamto, no i ale tyle. Patrz w oczko patrz, jak rozmawiasz ze mną, no. To jest wywiad. Tak, wywiad to jest, no. Dużo wypiłeś dzisiaj? Pół litra wódki tylko. Mało. Mało ci ciągle? Tak, napił mi się więcej. A ile dni już pijesz? Pięć. Pięć? Nie. Trzy. Trzy. Mm. Gdzie dzisiaj spałeś? U Romana. Na kanapie, na sofie, na kanapie, no. Na dole, tak. A moja żona cię przykryła, nie? Tak, i twoja córka, tak. Też, no. Razem, dziewczyny mnie przykryły i ten. A przytuliła cię? Nie, właśnie. Nie przytuliła cię? No. Nie było całowania, przytulania, niczego, no. Jak zawsze, nie? No, no. I opuszczony jest się czujesz, no rozumiem. Teraz muszę wrócić do swojej żony, a jest ciężko, no. Wiem, ale wrócisz, tak? Co wrócę, jak zawsze, no, wrócę. No. Ale nie dzwoniła do ciebie, nie? Bo mam telefon wyłączony. Aha, dlatego? Tak. A myślałeś, że ona do ciebie nie dzwoni, bo już macie gdzieś, a to... ona nie dzwoni, bo nie ma jak, no. Bo telefon, no, rozumiem. Dobrze. Ale tak ogólnie to jesteś szczęśliwym człowiekiem, ogólnie, tak? Ogólnie szczęśliwy, tak. Zadowolony z życia i tak dalej. Życia, no, rozumiem, no. No. Wczoraj kłótnia w domu, bo to, bo tamto. Tak, tak. Uciekam. Gdzie idziesz? Na zlot. Roman, ważniejszy. Tak, Roman jest ważniejszy, tak. Ja idę na zlot motocyklistów. Mówię tak, Roman jest czasami ważniejszy, a czasami nie jest ważniejszy, no ale czasami jest, no. Tak, tak. Zależy po prostu. Tak, dzisiaj ważniejszy, a jutro nie, tak, no i tak. Tyle, o. Rozmowa taka była, no, tak. No. To się obraziła. No. I ty. Ona myśli, że jak wiesz, podpisałeś tam, nie? To już jestem jej, wiesz, na zawsze. Do końca. No. Nie, Roman tutaj wiesz, wie co robi. Tak. Czuć płyn z chłodnicy, znowu paruje. Śmierdzi, tak. Antychrystem jedzie. Tylko ty trzeba zmienić też, no. A twój jak chodzi? Sprzęt. Elegancko. Osoba. Eleganto? Primavero, strzela z tłumika. O. Tu Niemca w hełm. Nie, on to już jest po wywiadzie, on już jest dawno. Już no, teraz z tobą wywiad jest, niestety. Nie, no muszę tutaj, wiesz. A ty masz żonę? Jak kurwa, gryzie mnie mrówka znowu. Czekaj, ja ci przyniosę więcej mrówek, jak chcesz. Tysiąc ci przyniosę. A ty, Fabik, kiedy ty się żenisz? Ja się nie żenię. Nie, ale tak poważnie, to masz zamiar się ożenić, czy nie? Czy nie? Powiedz. Czy jak najdłużej masz zamiar, wiesz, przeciągnąć strunę? Co? Ja nie będę przeciągał żadnej struny, bo struny nie ma. No czy jest nie, struna, no, wiesz, nie. Kiedy się żenisz, to powiedz, no wiesz, pobawimy się, pojedziemy motorami, postrzelamy z tłumików, ja też tak? Kupię motor. Tak? No. Kupisz motor? Nie, ja kupię. Też Virago nie, no to ja powiedziałem, że ja kupię. Virago, tak. Ja w tym roku kupię na pewno. Koniec razem, sezonu, tak. Na pewno kupię. Ja też. Czekaj, teraz chwila przerwy. Dobra, ty nie marnuj mnie baterii. Nie, no wywiad to wywiad. Jeszcze może coś się będzie działo ciekawego. No, nie rób sobie nadziei za dużo. No dobra, niech ci będzie, chuj tam. Chuj z takim wywiadem, kolega lepiej się wypowiadał. Ty tak, no, nie chcesz gadać, to... Spierdalaj, tak? Spierdalaj, właśnie. Coś tutaj biegnie, jakiś człowieczek na ekranie z tej strony. A, dobra. Nie ja. To nie ty, dobra. Jedziemy do Romana, rozbierzemy wszystko.